było widać w moim pierwszym biegu. Byłem szybki, ale trochę mnie brakowało mocy ze startu i mnie całkiem motor zgasł z pierwszego. No właśnie trenowałem tutaj tydzień temu i nie była taka temperatura może ponad 30 stopni. Bo wtedy miał dobry moc silnika, tor był już trochę inny. W sensie pogoda dużo cieplejsze było, cieplej i przez to trochę motor się posławił. No one I was in front, so I... Został po prostu kamieniem w twarz w momencie, kiedy był na przodzie w trakcie wyścigu. Prawdopodobnie ten kamień po prostu się musiał wysypać spod przedniego koła. Oczywiście Leon się od razu odbił też do kwestii wyników. Są 12 punktów do tyłu goście dzisiejszego spotkania. On oczywiście ze swojego występu może być w miarę zadowolony. To jest problem też raczej z jego kolegami, którzy mają problemy z ustawieniami motocykla, ale oczywiście się nie poddają dalej. Walczą o to, żeby wywieźć z Wrocławia jak najlepszy wynik. I don't know. Faktycznie dzisiaj te jego starty nie są najlepsze, ale nie zmienia to faktu, że może się wciąż ścigać z innymi zawodnikami, bo ma po prostu wystarczającą prędkość w swoim motocyklu. Najcieplejsze warunki, w jakich przyszło nam jeździć od początku tego sezonu. I jednak już te zmiany w ustawieniach dały się we znaki. Troszeczkę inaczej musieliśmy przygotować nasze motocykle, jednak wymagający rywal, może przewaga dosyć spora, ale tak jak zauważyliście, musieliśmy się trochę napocić. Mimo gdzieś tam 10 punktów czułem, że moje motocykle zachowywały się bardzo dobrze, jedynie gdzieś tam brakowało mi jeszcze małej zmiany, ale ogólnie jestem zadowolony.